Viva Mexico. Te słowa mówią wszystko. Słońce, przyroda, dawne kultury i dynamiczna współczesność. Pyszne jedzenie i śpiew mariachi. Meksyk. Starożytne cywilizacje, rajskie plaże, ojczyzna guacamole. Odcinek pierwszy. Zanim jednak można zaznać tych wszystkich rozmaitości, trzeba odbyć niemały lot. Z Warszawy do Meksyku leci się 11 godzin. My, lecąc ze Stambułu, do pokonania mieliśmy ponad 14 godzin lotu i odległość 11 tysięcy kilometrów. Lądujemy w stolicy Meksyku, czyli Mexico City. Wita nas ładna pogoda i wysoka temperatura. Tak odmienna od panującej aktualnie w marcu w Polsce. Udajemy się do popularnej dzielnicy Zona Rosa, gdzie na miejsce pobytu obieramy hotel Ibis Styles. Poznawanie tej ponad 20-milionowej aglomeracji powinno się zacząć od miejsca, gdzie miasto Meksyk się zaczęło. W miejscu dawnej stolicy Azteków, Tenochtitlan. Tak, to region, gdzie rozwinęła się starożytna kultura Azteków. Po drodze przekonać się można, że ich potomkowie wciąż żyją. Indiańskie wierzenia, które kształtowały kulturę tego państwa, są tak żywe, że ludzie wciąż wierzą w rytuały odprawiane przez szamanów. Miejsce powstawania azteckiej stolicy odkryto w 1978 roku podczas budowy metra. Natrafiono na fragment wielkiego rzeźbionego kamienia. Jak się później okazało, płaskorzeźba przedstawiała aztecką boginię księżyca. I tak za sprawą przypadku odkryto fragment Templo Mayor, wielkiej świątyni, najbardziej czczonego przez Azteków miejsca, a zarazem centrum stolicy ich państwa, Tenochtitlan. Dziś to miejsce nie wygląda może wyjątkowo imponująco, ale miasto Meksyk wzięło swój początek od budowy właśnie tej świątyni. Aztekowie przybyli tu w XIII wieku. Według legendy na jednej z wysepek jeziora Texcoco ujrzeli orła z wężem w szponach, który usiadł na kaktusie. Był to znak, aby osiedlić się w tym miejscu. Dziś ten symbol jest godłem narodowym Meksyku. Tenochtitlan bardzo szybko się rozwijał. Zajmowano kolejne wysepki, tworząc nowy stały ląd na jeziorze. Do dziś miasto Meksyk nazywa się pływającym miastem. W XVI wieku jednak hiszpański konkwistador Hernán Cortés postanowił zająć azteckie miasto i wybudować nowe. Tak zakończyło się azteckie imperium, a powstało miasto Meksyk. Wtedy określane jako stolica Nowej Hiszpanii. Zaraz przy ruinach azteckiego imperium powstało centralne miejsce miasta Meksyk, plac Zocalo. Jest gigantyczny. Ma wymiary prawie 200 na 240 metrów. Tu powstały pierwsze osady. Niegdyś było tu zielono. Teraz to wielka betonowa patelnia rozgrzana meksykańskim słońcem. Miejsce manifestacji i obchodów świąt. Na szczęście okolice ubarwia jednak meksykańska roślinność. To piękne, kolorowe, często występujące drzewo to jakaranda mimozolistna. Są też punkty do fotek dla turystów. Skrót oznacza Ciudad México, czyli miasto Meksyk. Przy placu wzrok przykuwa od razu Palacio Nacional. Wielka budowla jest siedzibą władz Meksyku. Kierujemy się teraz do budowli sakralnej. To katedra metropolitana. Okazała budowla z bazaltu i granitu powstawała 300 lat. Ostatecznie ukończono ją w 1813 roku. To najstarsza katedra w Ameryce. Do budowy kościoła wykorzystano kamień ze zburzonych świątyń azteckiego miasta Tenochtitlan, o którym mówiliśmy wcześniej. W
Wewnątrz głównym elementem wyposażenia jest ołtarz królewski z 1737 roku. Bez względu na przeszkody związane z terenem musiało w stolicy Meksyku powstać metro, by transportować wielką liczbę mieszkańców. Jest tu zawsze tłoczno i gwarno. To drugie co do wielkości metro w Ameryce Północnej po metrze nowojorskim. Ma 12 linii i ponad 200 stacji. To jedyne metro na świecie, gdzie prawie cały tabor porusza się na gumowych kołach. Za wentylację służą rzadko już spotykane w metrach otwierane okna. A za komunikaty służą gwizdki. To właściwie całe koncertowanie. Wagoniki przystają na stacjach tylko na kilka sekund, więc trzeba zawsze się spieszyć z wsiadania. Można nie zdążyć. Żeby zadbać o porządek, mamy tu na każdym kroku policję i ochronę. Zresztą często spotykane wszędzie w Meksyku. Dla łatwiejszego zapamiętania każda stacja oprócz nazwy ma obrazkowy symbol. Na peronach przewidziano oddzielne miejsca dla kobiet i dzieci. Zanim wejdziemy na perony, mamy sprawdzanie i przedarcie biletów. I tu obowiązuje samoobsługa. Meksykańskie metro to nie tylko głośny i tłoczny środek transportu, ale i osobliwa atrakcja sama w sobie. Stolica Meksyk właściwie wszędzie jest tłoczna i głośna. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jedno miasto musi pomieścić połowę Polski. Większość mieszkańców stanowią metysi, czyli ludność powstała z połączenia Indian i ludności o białej skórze. Kolejna część to sami Indianie, a potem potomkowie hiszpańskich konkwistadorów. Przedzieramy się więc przez tłumy na ulicach, chodnikach lub w korkach na ulicach. Miasto Meksyk rozrasta się w takim tempie, że osiedla zaczęły już zajmować wzgórza otaczające dawne, a teraz osuszone jezioro. Zabudowa jest tak gęsta, że nie buduje się tam dróg, tylko nadziemne kolejki. Do złudzenia przypomina to brazylijskie fawele. Dynamiczne życie tej aglomeracji jest całkowitym odwzorowaniem burzliwej historii tego państwa i miasta. Starożytne cywilizacje zbudowały tu podwaliny wielu kultur, potem nadeszli hiszpańscy konkwistadorzy, potem rewolucja i w taki sposób Meksyk stał się niepodległym państwem, jaki znamy współcześnie. Kolonialne budowle mieszają się tu z nowoczesnością. Stolica jest chaotyczna i naprawdę trudno ją ogarnąć. To jest coś, co można jednocześnie kochać i nienawidzić. Niestety Meksyk słynny jest także z przestępczości. Rzeczywiście istnieją dzielnice, w których nie jesteśmy mile widziani, ale w miejscach, gdzie pojawia się turysta, trzeba uważać najbardziej na kieszonkowców. A to dotyczy akurat nie tylko Meksyku. Zwiedzanie dla nas jest dodatkowo ciężkie, bo miasto Meksyk położone jest na wysokości ponad 2200 metrów nad poziomem morza. To jakby cały czas przebywać w Wysokich Tatrach. Do tego mamy wciąż bardzo duże zanieczyszczenie powietrza. Zadyszka towarzyszyła nam tu przez cały czas. Kilka dni to za mało, żeby organizm się do tego przyzwyczaił. Ale dość narzekania. Meksykanie cieszą się życiem i z niego korzystają. Są pomocni, pogodni, sporą część życia prowadzą na zewnątrz. Jedzą, spotykają się, śpiewają, grają i tylko na nic tłumaczenie, że nie mówimy po hiszpańsku. Oni nadal będą na nas mówić w swoim języku.
Na ten tygiel najlepiej spojrzeć z góry. W tym celu wdrapujemy się windą na charakterystyczny punkt Mexico City, czyli wieżę latynoamerykańską. Torre Latina Americana był najwyższym budynkiem w Meksyku przez prawie 27 lat od jego otwarcia w 1956 roku. Ma 183 metry wysokości. Na najwyższym piętrze znajduje się taras widokowy. Ważną konstrukcyjną cechą wieży jest jej odporność na trzęsienia ziemi. Jak widać, czuliśmy się tam bezpiecznie i komfortowo. Na szczęście smog nieco w tym dniu odpuścił i można było napawać się widokami. Całą wysokogórską doliną położoną pomiędzy wulkanami i szczytami gór. Zejdźmy na ziemię. Bo to tu wyraźnie widać złożoność historii Meksyku. Na przykład na Placu Trzech Kultur. Nazwa nawiązuje do dziedzictwa prekolumbijskiego i kolonialnego oraz do współczesności. Te trzy symbole to odkryte na środku placu ruiny Tlatelolco, azteckiego miasta, które zostało splądrowane i zniszczone przez konkwistadorów Hernana Corteza. Ci z otrzymanego kamienia zbudowali w tym miejscu kościół, z kolei współczesny Meksyk dał budynek, w którym obecnie mieści się Uniwersyteckie Centrum Kultury. To nie tylko miejsce zderzenia różnych kultur, ale także cmentarzysko. Tlatelolco był ostatnią twierdzą Azteków walczących przeciwko hiszpańskim konkwistadorom. Poległo wówczas kilkadziesiąt tysięcy Indian. Historię Meksyku kształtowały różne wierzenia. Do tej pory istnieją wśród rdzennych mieszkańców, ale ostatecznie zwyciężył katolicyzm, przywieziony tu przez Hiszpanów. Dla katolików jest jedno najważniejsze miejsce na mapie Meksyku. To sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe. Już dojeżdżając do tego miejsca, widzimy dominujący asortyment ulicznych kramów. Chyba przebijają naszą Częstochowę. Według wierzeń w 1531 roku Juan Diego miał ujrzeć kobietę, która przedstawiła mu się jako Matka Boża z Guadalupe. Objawienia trwały kilka dni. Na koniec miał zdarzyć się cud. Na ponczu Juana Diego, w którym niósł róże, które cudownie urosły na kamienistym, pokrytym lodem wzgórzu, powstał w sposób cudowny obraz Matki Bożej. Jako znak dla biskupa, którego to miało przekonać do budowy kościoła. W końcu docieramy do słynnego placu, gdzie pojawia się rocznie nawet 20 milionów pielgrzymów. Jest największym i najczęściej odwiedzanym miejscem kultu zaraz po Watykanie. Obecnie widoczna starsza świątynia została oddana do użytku w 1709 roku. Niestety z powodu postawienia świątyni na grząskim gruncie budynek zaczął się przechylać i w 1976 roku postanowiono go zamknąć. Wtedy oddano do użytku nową bazylikę. Ma kształt okrągłego namiotu o średnicy 100 metrów i wysokości 42. Może pomieścić 10 tysięcy pielgrzymów. Forma jest dość kontrowersyjna. Ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i tych, którzy wolą już wejść do środka, żeby nie widzieć tego, co na zewnątrz. A we wnętrzach znajduje się cudowny obraz, który poprzez okrągły kształt budowli jest widoczny z każdego punktu świątyni. Pod obrazem znajdują się ruchome chodniki, które pozwalają na sprawne przemieszczanie się wielu pielgrzymów. Ponownie wchodząc na wielki plac położony u stóp wzgórza i bazylik, napotykamy wielkich rozmiarów dzwonnice. Są tu różne zegary, jako symbol różnorodnych sposobów mierzenia czasu. Niektóre z dzwonów pochodzą z Polski. Pielgrzymi z całego świata mogą tu liczyć na co chwilę udzielane błogosławieństwo.
Mamy nadzieję, że ilość łask dla nas będzie adekwatna do ilości wody święconej zużywanej przez kapłana. Na początek na pewno to trochę ochłody. Poza rozpalonym słońcem wielkim betonowym placem teren jest pięknie zielony z wieloma fontannami i wodospadami. Znajduje się tu jeszcze wiele kościółków i kaplic. Nad terenem góruje wzgórze, gdzie także postawiono kaplicę. Z tarasu przed świątynią rozciąga się piękny widok na miasto Meksyk. W tym miejscu można to śmiało powiedzieć, że jest cudowny. Powracamy do centrum miasta Meksyk. Jedną z wizytówek jest Pałac Sztuk Pięknych. Jest budowlą atrakcyjną samą w sobie, którą można podziwiać zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Budynek słynie z ekstrawaganckiej, secesyjnej fasady z białym marmurem importowanym z Włoch. Powstawał w latach 1904-1934. W pałacu znajduje się teatr, sala koncertowa, Muzeum Sztuki Popularnej, galerie. Hole balkonowe pokazują malowidła ścienne autorstwa słynnego w Meksyku Diego Rivery. Również i ten budynek zapada się. Od ukończenia to już ponad 4 metry. Spragnieni dzieł mogą także zawitać do Museo Nacional de Arte, czyli Narodowego Muzeum Sztuki. Tak jak w przypadku poprzedniej atrakcji, również i tu można podziwiać zbiory, jak i sam budynek. Muzeum mieści się w neoklasycystycznym budynku, przed którym stoi konny posąg Karola IV, który był monarchą na krótko przed uzyskaniem przez Meksyk niepodległości. Muzeum obejmuje dużą kolekcję przedstawiającą historię sztuki meksykańskiej od połowy XVI do połowy XX wieku. Wnętrze zaprojektowano tak, aby naśladować przepych podobnych sal w Europie. Prawdziwie europejsko poczuć się można po zdobyciu wzgórza Chapultepec. Tu odwiedzamy zamek, który swoją nazwę wziął od tego wzniesienia w centrum Meksyku. Miejsce wzgórza było świętym miejscem dla Azteków, a budynki na szczycie służyły różnym celom w swojej historii. Pałac został wybudowany w XVIII wieku jako letnia rezydencja najwyższego administratora kolonialnego, wicekróla. Podczas II Cesarstwa Meksykańskiego stał się już oficjalną rezydencją cesarza. W 1882 roku prezydent Manuel González ogłosił go oficjalną rezydencją prezydenta. Kolejni prezydenci mieszkali tu do 1939 roku, kiedy prezydent Lázaro Cárdenas przekształcił go w muzeum.
Zamek Czapultepec jest jedynym pałacem królewskim w Ameryce Północnej. Bez względu na to, kto akurat w historii był to gospodarzem, miał iście królewskie widoki. Nie sposób poznać dobrze historii Meksyku bez wizyty w tym najsłynniejszym muzeum. Bez względu na to, jak bylibyśmy niechętni muzealnym wnętrzom, to jednak zupełnie inne miejsce, dające ważne i ciekawe informacje. To Muzeum Antropologiczne. Część dużego dziedzińca przykryta jest zadaszeniem wspartym na jednym słupie pokrytym płaskorzeźbami przedstawiającymi historię Meksyku. Z placu wchodzi się do sal wystawowych. Każda z nich poświęcona jest człowiekowi, od jego początków poprzez różne kultury i cywilizacje. Nie ma co ukrywać, jest to jedno z tych muzeów, w których nie da się obejrzeć wszystkiego. To wymagałoby kilku dni. Z racji odwiedzenia już azteckich miejsc i mając w planach zobaczenie innych prekolumbijskich budowli, skupiliśmy się na obejrzeniu eksponatów kultury Azteków, Majów czy Olmeków. Przed nami bogini ziemi, życia i śmierci Coatlicue, wyobrażana jako kobieta w spódniczce z węży i naszyjniku z ludzkich dłoni i głów, o stopach zakończonych pazurami jaguara. To kamienne przedstawienia ludzkich głów wyrzeźbionych z bazaltowych głazów. Niektóre mają nawet 3 metry. Głowy powstały co najmniej 900 lat przed naszą erą i są wizytówką cywilizacji Olmeków. To azteckie bóstwo wody, rzek, mórz, strumieni, burz i chrztu. To słynny już aztecki znak. Jest jednym z głównych bogów Azteków, śmierci i świata podziemnego. Kult tego boga czasami wiązał się z rytualnym kanibalizmem, z ludzkim mięsem spożywanym w świątyni i wokół niej. Ten wizerunek jaguara to tak naprawdę naczynie używane przez Azteków do przechowywania ludzkich serc wydobytych podczas ceremonii ofiarnych. Innym rodzajem jest typ chacmol, który ma kształt leżącej osoby trzymającej misę na brzuchu. Oto słynna maska grobowa jednego z królów Majów Pakala, znaleziona w mieście Palenque. W piramidzie w Palenque znaleziono także grobowiec ze szczątkami króla. Sarkofag przykryty 5-tonową, bogato dekorowaną kamienną płytą, symbolizującą odejście władcy w zaświaty, stał się motywem wielu teorii i hipotez. Według naukowców wykuty na niej wizerunek ptaka symbolizuje śmierć. Mężczyzna spogląda na krzyż Majów zakończony ciałami węży. Obramowanie reliefu wykonane zostało jako pas z wyobrażeniami Słońca, Księżyca, planety Wenus i 6 ludzkich głów. Jednak kiedy na płytę popatrzymy nieco inaczej, nie można nie docenić interpretacji znanego badacza tajemnic świata Ericha von Denikena. Według niego to wizerunek kosmonauty siedzącego w rakiecie startującej do lotu. Wybierzcie, którą wersję chcecie. Mamy też częściową rekonstrukcję ogromnej świątyni pierzastego węża z Teotihuacan. Znajdują się tu także obręcze do słynnej starożytnej gry w pelotę. Wyglądało to mniej więcej tak. Uczestnicy musieli się nieźle natrudzić, by biodrami tak odbić piłkę, by przeleciała przez ten mały otwór obręczy zawieszonej na ścianie. Oto ta piłka. Jak wyglądało boisko, zobaczymy już wkrótce na żywo. W Muzeum Antropologicznym jest też najsłynniejszy zabytek Azteków. Monumentalny kamień słońca, czyli kalendarz aztecki. Jego tarcze pokrywają reliefy o symbolicznym znaczeniu. Ten ważący 24 tony kamień o średnicy prawie 4 metrów został znaleziony w Tenochtitlan i stanowi syntezę astronomicznej wiedzy Azteków.
Udajemy się teraz na północny wschód od miasta Meksyk. Zobaczyć na żywo, jak wyglądało jedno ze starożytnych miast. Kierunek: słynne piramidy z Teotihuacan. Na początek warto zaopatrzyć się w nakrycie głowy, bo ciężko tu o cień. A jeśli Meksyk, to musi być kapelusz. Wielkie prekolumbijskie centrum religijne powstało w II wieku przed naszą erą. Miało tu mieszkać 200 tysięcy osób. Kto je stworzył, do teraz nie wiadomo. Dlaczego cywilizacja wyginęła, na to też nie ma odpowiedzi. Bogactwo Teotihuacan wzięło się prawdopodobnie z eksploatacji złóż obsydianu. Był on przerabiany na narzędzia i ozdoby. Miasto zostało nazwane przez Azteków Teotihuacan, czyli miejsce, gdzie rodzą się bogowie. Najsłynniejsze, gigantyczne budowle to piramidy. Piramida Słońca o długości podstawy 225 na 207 metrów ma wysokość 65 metrów. Jest najstarsza. W 1971 roku podczas prac wykopaliskowych odkryto pod piramidą tunel, komory, jaskinie, a nawet jezioro. Piramidę Księżyca wzniesiono między 200 a 450 rokiem naszej ery. Na jej szczycie znajdowała się platforma, na której odprawiano modły. Przed piramidą rozciąga się Plac Księżyca z centralnym ołtarzem i kamiennymi prostokątnymi konstrukcjami, tworzącymi tzw. Krzyż Teotihuacan. Sama piramida osiągnęła wymiary 150 na 120 metrów u podstawy i 43 metry wysokości. Wewnątrz też odkryto kilka komór. W jednej z nich znajdowały się dziwne żółte metaliczne kule. Niegdyś mogły być błyszczące, ale do czego służyły, nie wiadomo. Plan urbanistyczny miasta miał układ dwuosiowy. Jedna z osi była w kierunku północ-południe i miała nazwę Aleja Zmarłych. Nazwę tę stworzyli Aztekowie, którzy uważali się za potomków tej cywilizacji. Wydawało im się, że budowle wzdłuż alei to grobowce. Tak naprawdę były to świątynie. Aleja ma 2 km długości i 40 metrów szerokości. Miejsce wciąż jest terenem zaawansowanych badań archeologicznych i choć przynoszą one co jakiś czas sensacyjne wieści, to jednak wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi na temat tego państwa miasta, które stworzono ponad 2000 lat temu. Powróćmy jednak do współczesności. Zarówno jednak dawniej, jak i dziś Meksyk to muzyka i śpiew. Ale żeby posłuchać najlepszych, należy wybrać się na plac Garibaldi. Najlepiej wieczorem, kiedy to do gry wkraczają mariachi. Słynni grajkowie wykonują tu swoje meksykańskie przeboje.
Jeśli zastanawiacie się, dlaczego niektórzy mariachi stoją i nic nie robią, to oni czekają. Trzeba zapłacić, aby wykonali jakąś piosenkę. Mariachi mogą też dać popis przy stolikach restauracji czy barów, których tutaj wokół placu Garibaldi jest sporo. Gra mariachi płynie tu do późnych godzin nocnych i jest wspaniałym dopełnieniem kolorytu tego tętniącego życiem dynamicznego miasta. Koniec części pierwszej.